Opowiem wam historię. Między marketowymi regałami, za siedmioma lasami, za siedmioma górami rosły sobie rośliny, sukulenty, kaktusy i inne dziwadła. Dziwadła, bo żyjące w markecie, gdzie są wydłużone, gdzie rosną nienaturalnie, gniją i mają nadmiar wody. Nienaturalnie, bo i światła im potrzeba. Aczkolwiek w markecie światła jest tyle, co kot napłakał. Są i choinki żywe, malowane, eszewerie walczące o przeżycie. Malowane. No bo jak wiadomo, jedni kupują, drudzy sprzedają. Nie kupujcie, bo po co? Eszeweria, kapusta, piękna, pochwaliłbym, ale nie ta ziemia. Za dużo wody, za mało światła. Dalej idąc, osłonki. Metalowe, dobrze osłonki, bo gdyby doniczki, to miejcie to na uwadze. Również znajdziemy uszkodzenia mechaniczne. Zdarza się. Kaktusy szczepione. Również nie dają tutaj rady, choć powinny. Jest tu za mało światła, za dużo wody. Drogi Leclerc'u, mógłbyś coś tym zrobić. Tak to wygląda na fokusie. Inne dają radę, lepiej, gorzej. Wracając do historii, czas i pochwalić Leclerc'a, a zobaczycie za chwilę za co. Otóż pojawiają się tutaj cytrusy, rośliny egzotyczne, czy też mniej spotykane, chociażby cytryna. Cytryna, limona, tak? Limonella. Zaraz zobaczymy nazwę, co bym nie przekręcał. Róża cygańska również rośnie. Troszkę w gorszym stanie, ale co zrobić? To jest market. Jest i cytryna. Fokus musi złapać ostrość, wybaczcie mu. Pracuje w trybie automatycznym, przez co potrzebuje dłuższego utrzymania kontaktu. Limonella, nie pomyliłem się jednak. Za 16 zł. Myślę, że warto. Dalej, co mamy za rośliny? Co tu na boku podstawiali pracownicy? Mamy gewnokalcjum, miszowi, zagrzybiałe, prawdopodobnie przez nadmiar wody. Podstawka dała radę, a u góry grzyb się rozwinął. Podlewane, znając życie, wężem ogrodowym, bądź spryskiwaczem przemysłowym. Dalej kaktusy wszczepione. Miejcie to na uwadze, że podkładka jest ciepłolubna. Jak góra wytrzyma większą temperaturę, a raczej skrajną temperaturę, to podkładka ciepłolubna jest mniej odporna. Przejdźmy na owoce. Ale nie tylko, bo i cynamon, i bananowce, owoce banana. Mamy czerwone z Ekwadoru. Tu kokos. Tam jakiś banan pasterny, ananas. Również z Ekwadoru. Mini ananasy. Bataty, jabłka, awokado. I inne cytrusy, limonki, kumkwat. Do wyboru, do koloru, ale jako to kanał o kaktusach, to i do kaktusów przejdziemy. Pigwa sobie rośnie, papaja. I taki wypadzik po markecie, co by zobaczyć, co w tym świecie, co na półkach, na regałach, jakie owoce, co można zjeść, a co zobaczyć, może wysiać. Widziałem i kaktusy, ale zanim do nich przyjdę, to jeszcze awokado podłużne, jakby ktoś chciał więcej masełka z niego zrobić. Co można jeszcze ciekawego zobaczyć? Mango, kiwi,
A tu taka o, jakaś gwiazdka z Wietnamu. Jak to się nazywa? Karambola. Jest i figa kaktusowa. Zaraz będziemy jej szukać. Otóż jest. I pitahaja czerwona. Tylko brać. Karambola. Pitahaja żółta. Takiej nie próbowałem na kanale. Trzeba coś wrzucić, coś zakupić. Będą nasionka. Cena nie powala. Ale w życiu trzeba wszystkiego spróbować, więc kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Za taką cenę możecie przecież zawsze wydrążyć te nasiona, wyhodować własną roślinę. Czy też dla smaku, którego nie znacie, dla egzotycznej rośliny zaryzykować. Dobrze, co zakupiłem, zobaczcie. I jest pitaja żółta, pitahaya, chleocereus, jak zwał. Dalej, opuncja figowa. Następnie ananas, mini ananas. Ważne przy zakupie ananasa, jeżeli chcemy go wyhodować później z rozety, to trzeba sprawdzić, czy nie został przebity naszywką, tym plastikiem. Tutaj akurat na listku zatrzymała się, czyli rozeta jest cała. No i to by było na tyle. Jeżeli spodobał Ci się filmik, zobaczyłeś, jak to jest w sklepach, co jest pozytywne, co jest negatywne, jeżeli chodzi o rośliny, no to zostaw coś po sobie. I trzymaj się serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku.